Wiemy, że każdy trójkąt ma trzy kąty wewnętrzne. Jeżeli trójkąt jest prostokątny, tak jak ten na rysunku, to jeden z tych trzech kątów wewnętrznych jest kątem prostym. Znamy jego miarę, ma 90 stopni i pozostają nam w trójkącie prostokątnym jeszcze dwa kąty ostre. I nimi się teraz zajmiemy. W tym filmie chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jaka jest zależność pomiędzy sinusem jednego z tych kątów i kosinusem drugiego z tych kątów. I odwrotnie, kosinusem pierwszego i sinusem drugiego. Żeby to zrobić, załóżmy na początek, że ten kąt, kąt przy wierzchołku A, to kąt θ. Jeżeli miara tego kąta równa jest θ stopni, to jaka jest miara kąta wewnętrznego przy wierzchołku B? Pewnie już o tym wiecie, bo omawialiśmy to w innych filmach, że suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie równa jest 180 stopni. A ponieważ jest to trójkąt prostokątny i ten kąt to 90 stopni, to jeżeli od 180 stopni odejmiemy te 90, to te dwa kąty muszą mieć w sumie pozostałe 90 stopni. Kąt A i kąt B mają w sumie 90 stopni, czyli są to kąty dopełniające. Inaczej mówiąc, kąt przy wierzchołku B ma miarę 90 stopni minus θ. Jeżeli dodamy θ plus 90 stopni minus θ, to otrzymamy w sumie 90 stopni. Dlaczego jest to interesujące? Zapiszmy sobie, ile wynosi sinus kąta θ. Sinus to stosunek długości boku przeciwległego do długości przeciwprostokątnej. Bok leżący naprzeciwko kąta θ to bok BC, czyli sinus kąta θ to długość boku BC podzielone przez długość przeciwprostokątnej, czyli długość boku AB. Sprawdźmy teraz, co oznacza stosunek takich długości dla tego kąta, dla kąta przy wierzchołku B. Dla kąta B bok BC to bok przyległy, a AB to przeciwprostokątna. Czyli z punktu widzenia kąta B jest to stosunek długości boku przyległego do długości przeciwprostokątnej. Jaka to funkcja trygonometryczna? Przyległy do przeciwprostokątnej? To kosinus. Przypomnijmy sobie, że sinus to długość boku przeciwległego do długości przeciwprostokątnej, kosinus to długość boku przyległego do długości przeciwprostokątnej, a tangens to długość boku przeciwległego do długości boku przyległego. Czyli dla kąta B stosunek BC do AB to przyległy do przeciwprostokątnej, czyli kosinus. Czyli to się równa kosinus kąta 90 stopni minus θ. No i otrzymaliśmy całkiem ciekawą zależność. Sinus kąta równy jest kosinusowi kąta dopełniającego. Zobaczmy, jak wygląda ta zależność na konkretnych wartościach. Na przykład sinus 60 stopni równy jest kosinusowi ilu stopni? Zatrzymajcie ten film i spróbujcie policzyć to sami. Jest równy kosinusowi kąta 90 minus 60, czyli 30 stopni. 30 plus 60 to 90. 30 i 60 to kąty dopełniające. Działa to również w drugą stronę. Możemy zapisać, że kosinus kąta θ to stosunek długości boku przyległego, czyli boku AC, do długości przeciwprostokątnej, czyli AB. Co oznacza ten stosunek z punktu widzenia kąta B? To stosunek długości boku przeciwległego do długości przeciwprostokątnej, czyli sinus. Czyli to się równa sinus kąta 90 stopni minus θ. Czyli kosinus kąta równy jest sinusowi kąta dopełniającego, a sinus kąta równy jest kosinusowi kąta dopełniającego.